Witajcie, kochani, w kolejnym filmie. Myślę, że bardzo, bardzo wyczekiwanym przez większość. A my nie sądziliśmy, że w ogóle kiedykolwiek taki film nagramy, bo mieliśmy wrażenie, że takie sceny jak ta, o której za chwilę usłyszycie naszą historię, dzieją się tak naprawdę tylko w filmach. A to jest film. No, w sumie tak. Ale my go przeżyliśmy, nie byliśmy aktorami, tylko przeżyliśmy. Zdarzy, bo jest to będzie taka nasza historia porodu. Wiem, że to jest temat, który przewija się na Instagramie i było mnóstwo próśb o to, żebyśmy nagrali, więc stwierdziliśmy, że to jednak to jest nasz poród, przeżyliśmy go razem, więc nagrywamy też ten film wspólnie. Myślę, że nie jest to film dla każdego. Jeśli ktoś jest bardzo wrażliwy, to pewnie będą jakieś wybiórcze momenty, w których lepiej ich przewinie dalej. Jak to w ogóle się zaczęło i dlaczego tak naprawdę my nie zdążyliśmy, bo taka jest prawda, nie zdążyliśmy w ogóle dojechać do szpitala, nawet nie zdążyliśmy wyjść z łazienki, wyjść z domu, nawet karetka nie zdążyła dojechać, zostaliśmy zupełnie sami. A jak to wszystko przebiegało po kolei, no to już teraz wam opowiemy. W dzień, w którym właśnie kompletowałam sobie rzeczy do komody, już się czułam dziwnie. Zresztą w tamtym filmie też już wam mówiłam, że mam wrażenie, że to już. I nie sądziłam, że to będą jakieś prorocze słowa, a tak się stało. Tamtego dnia spałam do 11, potem tylko ułożyłam rzeczy w komodzie, znowu poszłam spać i czułam się naprawdę bardzo, bardzo taka niespokojna. Nawet gdy wieczorem już poszłam spać, też ten mój sen był taki, powiedzmy, byle jaki. Obudziłam się gdzieś tam koło 2 i już taka byłam, że w sumie nie wiedziałam, czy mi się chce spać. Tak, no naprawdę, to są odczucia, których nie da się gdzieś tam opisać słowami. I obudziłam się zaraz przed godziną 3, poszłam do toalety i nagle czuję, jak coś mnie gdzieś tam w brzuchu tak delikatnie mrowi. No sobie myślę, są różne tam skurcze przepowiadające i tak dalej. Przecież jeszcze jest miesiąc do terminu, to na pewno nie jest to. I położyłam się do łóżka. I te skurcze znowu się gdzieś tam pojawiały, więc sięgnęłam po telefon. I one były bardzo nieregularne. Krótsze, dłuższe, co 10, co 15 minut, co 5. Totalnie różnie. No więc w końcu stwierdziłam, że no to spróbuję to rozchodzić. Często właśnie te skurcze przepowiadające, wystarczy zmienić pozycję do spania z jednego boku na drugi, czy przejść się po mieszkaniu i one gdzieś tam ustępują. Więc cały czas jakby nie brałam pod uwagę tego, że to może się zacząć już. Tym bardziej, że ja nie jestem z tych osób, które tylko mają jeden skurcz i od razu budzą męża, wstawaj, jedziemy do szpitala, bo to już. Nie, przy żadnym porodzie tak nie było. Ty miałbyś już pod koniec już sobie. Tak, dokładnie, ale przy pierwszym porodzie też. Poród kojarzy się z czymś, co trwa wiele, wiele, wiele godzin. I przy pierwszym porodzie też tak naprawdę czekałam mniej więcej z godzinę, bo nie chciałam jechać do szpitala i spędzić tam 10 godzin. Wolałam jakby tą pierwszą fazę gdzieś tam mieć w domu za sobą i gdy te skurcze będą już w miarę regularne, wtedy dopiero na spokojnie spakować się i jechać, ale teraz już... Ale to tak w perspektywie takiej, a za parę godzin może coś będzie. Tak, no dokładnie, że nie teraz, nie? Tak, no, tak. Nikomu poród nie kojarzy się z czymś, co trwa godzinę? Raczej z 10. Raczej z 10 godzin, no. 5 i tak dalej, nie? Może każdy kolejny, czyli tak jak w moim przypadku trzeci, no to szybszy. Może faktycznie jest szybszy. No. Ale teraz już wiem, że gdybym kiedykolwiek była w ciąży, to jak mam jeden skurcz, to ja już po prostu powinnam się ewakuować do szpitala jak najszybciej się da. Na sygnale. Dokładnie, na sygnale. I faktycznie, jak wracając do tego, że sobie tam spacerowałam po mieszkaniu, te skurcze ustąpiły. Więc ja poszłam położyć się do łóżka, nawet nie wiem, czy na chwilę nie zasnęłam. I czajcie, że potem, dosłownie nie wiem, po 10-15 minutach obudziłam się i te skurcze już tak naparzały i w pewnym momencie tylko poczułam, jak coś we mnie pęka, to jakby ktoś otworzył puszkę coli, pss, i ja tak, aha, zaraz mi wody odejdą. I ja tak, Karol, wstawaj, bo to już, pakujemy się do szpitala. I jak wtedy uruchomiłam stoper, to co minutę, co półtorej minuty były półminutowe skurcze. Nawet wam wrzucę na ekranie screena właśnie ze stopera, jak te skurcze po prostu rozszalały się w momencie. Ustąpiły takie 10-minutowe i naparzały po prostu już tak na gęsto, że ja jak weszłam do toalety, bo wydawało mi się, że chce mi się iść sikać, to ja mówię do Karola, ja z toalety już się nie ruszę. Ja mówię, nie miałam do końca spakowanej torby do szpitala, ale i tak
na plus, że to wszystko było zgromadzone, te wszystkie rzeczy mi potrzebne, były zgromadzone w jednym kartonie, więc Karol dosłownie tak... Poprzerzucałem wszystko. Znaczy się, to było zanim chyba powiedziałaś, że się stąd nie ruszysz, bo pakowaliśmy się, żeby wyjechać. Pakowaliśmy się, żeby w ogóle pojechać do tak, szpitala, nie? Ja szybko założyłem spodnie, tak naprawdę, nie wiem... Ja poszłam po skarpetki. Tak. Że, bo ja byłam w koszuli, w szlafroku, jak to wiadomo, jak się śpi, więc ty się musiałeś przebrać. Jakieś najlepsze spody zalałem. Tak. Karol, słysząc, że jedziemy do porodu, najlepsze jeansy. Najlepsze jeansy, nie że w kartkę, ale tak, szukałam ubrania chyba z 3 minuty. Tak, ja poszłam po skarpetki i potem znalazłam się w łazience. Karol, ty przerzucałeś te rzeczy z pudła tak. do walizki. I w tym momencie ja już mówię do Karola, zostaw to, ja już naprawdę zaraz się nie ruszę. I ja mówię, ja nigdzie stąd już nie pojadę, nie ma szans, że dojedziemy do szpitala. I wtedy ciach, telefon. Tak, i zadzwonisz po karetkę. Na pogotowie. Rozmowa trwała 3 minuty. Tak? Mam zapisane. 3 minuty rozmawiałem z tym, jak on się nazywa? Z panem dyspozytorem. Z dyspozytorem, tak. No i w międzyczasie... No ale tam ustalaliście, tak? No podstawowe dane, no, tak? Przez 2 minuty rozmawialiśmy, jak się nazywam, gdzie się znajduję, co się dzieje, czy żona rodzi, czy już urodziła, czy co w ogóle jest grane. Tak, i w pewnym momencie podczas tej rozmowy, gdy tam podawałeś adres tak, i dane... Tak, z tym adresem w ogóle, no chyba 3 razy powtarzałem adres. Tak, bo mam taki bardzo charakterystyczny, to jest łączony blok i chyba to jest i bardzo charakterystyczny. Chyba i to się zanotowali, jak się później okazało. Tak, no i właśnie tak, podczas tej rozmowy, gdy on tam podawał te wszystkie dane, ja mówię, Karol, szybko biegiem do mnie, ja mówię, rodzę, już główkę widać, ja mówię, łap! I po prostu w tym momencie Karol odłożył telefon gdzieś tam. No, wysłuchałem, co tam mówi. Tak, dokładnie. I po prostu na jednym skurczu partym dziecko dosłownie wyskoczyło z brzucha. Tak naprawdę, chwała o Panie, że Karol zdążył to dziecko złapać. I... Znaczy, no nie wyskoczył tak w sekundę, prawda? No ale na jednym skurczu, więc ten skurcz trwał ile? 30 sekund? Ale całość trwała dosłownie na kilkanaście sekund. Skoro rozmowa łącznie trwała 3 minuty. Tak. No to... I tam się pan zapytał, jaka jest sytuacja, a my mówimy, już urodziliśmy, nie? I pan powiedział, karetka jest już w drodze. Znaczy nie, zapytał tylko, czy dziecko oddycha. Ja powiedziałem, tak. że... tak, nie, że oddycha. I on, karetka jest w drodze i się rozłączył. I tak. to był koniec rozmowy, także... I teraz z perspektywy czasu, sami, właśnie tak się zastanawiamy, czy... Nie wiemy, jakie są procedury, ale jednak dużo bezpieczniej by było, gdyby on cokolwiek nas poinstruował. Nie wiem, może wydawało mu się, że mieszkamy na tyle blisko szpitala, że ta karetka będzie tam dosłownie za minutę. I w teorii tak powinna być, ale ten czas się wydłużał, tak jak tutaj wspomniałeś, z tą pomyłką z adresem. Więc my tak staliśmy, ja stałam, bo urodziłam tak naprawdę na stojąco, a Karol na kucająco trzymał dzidziusia, no bo byliśmy ograniczeni długością pępowiny. Więc on biedny z tym dzieckiem na rękach. Ja go tak przytuliłem, bo nie miałem koszuli, więc tak do gołego ciała go przytuliłem. Szybko jakiś ręcznik znaleźliśmy, włączyliśmy grzejnik, żeby tam w miarę mu było ciepło. I tak po prostu siedzieliśmy przez te ileś tam minut, no czas się strasznie dłużył. Tak. Stwierdziliśmy, że mamy tak, drzwi zamknięte do mieszkania, więc jakoś we dwoje się... Karol się doczołgał dosłownie, ja z dzieckiem tak na rękach. Dokładnie. A ja idąc jak taka uwięziona na sznureczku, masakra, co to się cała po prostu we krwi, doczołgaliśmy się razem do drzwi, żeby otworzyć drzwi wejściowe do naszego mieszkania. Wróciliśmy z powrotem do łazienki i tak po prostu domofon, staliśmy i czekaliśmy na domofon. Nie wiem ile to trwało, może z 5-10 minut, jak ta karetka przyjechała, karetka ale przyjechała dla nas... Karetka przyjechała już po kilku minutach, tak. I słyszeliśmy i widzieliśmy, syrenę włączyli, tak. Widzieliśmy, że tam coś miga na niebiesko, ale się zastanawiamy, co jest grane, że jeszcze nie dzwonią, że nie przychodzą. Kolejnego dnia oczywiście tam sąsiadka się pytała, do kogo ta karetka była, czy do nas, a ja mówię, tak, urodziliśmy właśnie w nocy. Ona mówi, właśnie dzwonili do mnie i pytali o jakiś inny adres, tam 30 coś tam, coś. No nieważne, nie? Tak. Pytali o jakiś adres, a pani mówi, nie, to nie ten blok w ogóle, że gdzieś tam niedaleko. Obok. I krążyli tak między klatkami. Tak, oni nawoływali w ogóle syreną, żeby otworzyć, no ale my nie mieliśmy jak. Byliśmy uwięzieni i tak zastanawialiśmy się, co zrobić. Ja nawet nie wpadłem na to, żeby dać ci to dziecko i tam szybko zbiec na dół. Nie, my mieliśmy wtedy taki szok, że po prostu w minutę urodziło się dziecko i my, zachowując do tej pory cały spokój, w tym momencie mieliśmy taki paraliż. Że jak już ty czekaliśmy miałeś, na zbawienie. Tak, czekaliśmy na karetkę, która nas wybawi z tej całej sytuacji. A karetki jeszcze nie ma. Dokładnie. Więc staliśmy jak tacy zupełnie wryci. No,
poniekąd nie ma się co dziwić, to nie jest codzienna sytuacja. No mi się że nie siedząc, spodziewam czegoś takiego. Tak, stojąc nad toaletą, urodzimy dziecko po prostu w trybie ekspresowym, bo inaczej się tego nie da nazwać, więc ciężko nam się dziwić, że nas ta sytuacja trochę sparaliżowała i odebrała też takie racjonalne myślenie. Tak. Bo w ogóle nie myśleliśmy wtedy racjonalnie, ale zachowując przede wszystkim spokój i po prostu stwierdziliśmy, że nie robimy nic. Czekamy tylko i wyłącznie na fachowców, czekamy na karetkę, więc dosłownie... Wstrzymaliśmy się i z odcinaniem pępowiny, tak, bo też nie było tak. Nie było nawet czym, nawet się, nie wiem, nie spytaliśmy, nawet nam nie powiedział ten dyspozytor, że mamy to zrobić. Tak, właśnie więc to jest to, skoro że tego nie powiedział, to nie robiliśmy. Tak. Zresztą ani nie miałem żadnych zacisków pod ręką, ani nie miałem nożyczek, tak. Nic. No, ale tak jak właśnie mówimy, no nie... Jakiegoś żadnego racjonalnego myślenia zero. Nie wyłączyło było. Się wyłączyło wszystko, się. No. Ty stoisz dzieckiem, przecież... ja stoję i czekam. Nawet nie patrzę na telefon, gdzie ktoś dzwoni. Zapomniałem, że mam wyciszony przecież telefon, że pewnie dzwonili. Że może by faktycznie wartało zbiec na dół i dać ci to dziecko do ręki. Otulić je i po prostu jakkolwiek no, ja trzymaj, nie mogę trzymać. A ja lecę, bo widzę te sygnały świetlne. Nic. Nie. Staliśmy totalny paraliż. No i wleciał ten pan z pogotowia i mówi, ludzie... Co wy sobie wyobrażacie? Gdzie wy macie głowę? My tutaj dzwonimy, a my nie słyszeliśmy nic. To nie widzieliście syreny, a my no czekaliśmy aż zadzwoni. Nic zupełnie nie byliśmy w stanie zrobić. Czekaliśmy aż domofon zadzwoni, żebyśmy otworzyli klatkę, u nas domofon musi zadzwonić. Nie da się jej otworzyć tak po prostu. Znaczy widocznie nie dzwonili pod ten adres, to trzeba, więc i tak by się nie dodzwonili do nas. Na szczęście ktoś z sąsiadów to w końcu otworzył. Nie? Dokładnie. Nie trwało to jakoś miliony godzin. No się wydaje, że to było pół godziny, ale to ale było dosłownie parę minut. 10 minut chyba, no nie? Mimo, że my mieszkamy rzut beretem od szpitala, parę minut na piechotę tak naprawdę. No ale to były chwile po prostu bardzo, bardzo długie i teraz właśnie taki mocniejszy moment, że tak powiem, bo właśnie dużo było pytań, co my zrobiliśmy dalej. I tak nas ten paraliż ogarnął, że przecież no ja mogłam tak naprawdę urodzić dalej, czyli jak każda kobieta, która rodziła, wie, że poród dziecka to jedno, ale potem zostaje jakby pępowina i łożysko. Ale ja się bałam to zrobić i urodzić to łożysko do końca, no bo nigdy nie wiadomo, co się wtedy stanie. Bałam się utraty jakiejś tam dużej ilości krwi i tak dalej. Więc no, czy wyjdzie całe, czy nie będzie tutaj problemu z tym wszystkim. Tak, dokładnie. Nie wiedzieliśmy też, jak odcinać tę pępowinę i tak dalej. No, dlatego... Znaczy tak, byłem przy dwóch porodach, wiedziałem, jak odcinać, bo odcinałem tę pępowinę, jakby nie było. No, ale wiesz, pod okiem fachowców. Tak, ale to wszystko było gdzieś pod kontrolą. Znaczy, chwila. Raz odcinałem pępowinę, za drugim razem u Klary. U Kuby nie, ponieważ Kubuś urodził się zupełnie nieoddychający i pierwsze co zrobili, to wzięli go, żeby go reanimować. I też sama ta świadomość, że dziecko może się urodzić i będzie wymagało jakiejś reanimacji, to też była taka, że... Ja ciebie tylko... to sparaliżowało, tak, nie? Się nie sparaliżowało, ale tylko myślałem o tym, żeby dziecko oddychało. Jak zaczęło oddychać na mojej klacie, to ja już stwierdziłem, okej, okay, najważniejsze jest, a reszta w ogóle... Nie potrzeba ci było więcej, nie? Tak, nie myślałem właśnie o dziecko zapłakało, oddychało, tak, bo to było dla mnie najważniejsze, a wreszcie nawet nie myślałem, co dalej robić, nie? No, tak, to prawda. To też jest... Że taką trochę jakby traumę mieliśmy pod tym kątem, więc tutaj ta akcja nas tak strasznie zaskoczyła, że jak już dziecko się urodziło, to najważniejsze, żeby zapłakało i oddychało, no bo co w takiej sytuacji, gdyby jednak nie? Ja kiedyś sobie skaleczyłem palec i jak zobaczyłem, jak mi krew z tego wypływa, siwy byłeś. To normalnie zielony stałem pod kranem. Moja mama krzyczy, Monika, ratuj Karola, bo on jest stały po prostu blady. Ja poczułem, że odlatuje, ale no przy żadnym z porodów jakby mnie to nie bolało, adrenalina na tyle działała, że w ogóle zachowywaj ten spokój widok zupełny. Nie ruszał wcale. Nie wzruszał, no dokładnie. Mimo, że potem miałem sprzątania chyba z godziny tej łazienki. Jak po jakiejś grubej zbrodni. Wyrzuciłem te ręczniki, co tam wybraliśmy. Posprzątałeś miejsce zbrodni, dokładnie. Tak, dosłownie. Także nie, no z tym nie było problemu, że mnie coś sparaliżowało, bo faktycznie ta adrenalina zadziałała i można było to jakoś przeżyć, nikt nie zemdlał, nie? Tak, no to prawda, bo wiele dziewczyn pisało, że one sobie nie wyobrażają, jakby ich facet odebrał poród i tak dalej. No, my nigdy jakby tego nie rozważaliśmy. Nie planowaliśmy nigdy porodu rodzinnego, tak, znaczy rodzinny tak, tylko nie w domu. Domowego, no. Tak, porodu domowego. Zawsze wiedzieliśmy, że szpital to jest mimo wszystko bezpieczne miejsce, które jest wyposażone w profesjonalną aparaturę, sprzęty, no i w ludzi, którzy na tym się znają i zareagują na wszelkie różne potrzeby. No,
Szczęście od Boga, dokładnie, że ta cała historia porodowa, tak szybka, skończyła się bez żadnego uszczerbku na zdrowiu ani moim, ani tak naprawdę Oliwierka. Ciężko nam jest to opowiadać tak idealnie, chronologicznie, bo targają nas do tej pory takie emocje, że często do tego jak wracamy. Tylko pomyślimy, to tak. Ja właśnie, tak. Ja właśnie mówię Karolowi, że jak teraz słyszę dźwięk karetki, które jeździły tutaj naszą ulicą non-stop, to nie jest dla mnie już zwyczajna karetka. Ten charakterystyczny dźwięk syreny dla mnie w głowie jestem cały czas w tamtej nocy, w tamtej chwili, kiedy właśnie nasz syn urodził się w naszej łazience. Ale kontynuując dalej historię, już wparowało do nas pogotowie, ale było ono bardzo takie, wiecie, bardzo profesjonalne, jeśli chodzi o to, że to był środek nocy. My też w domu mamy dwójkę śpiących dzieci na ten moment. No nie wparowali jak na feedback. Tak, nie weszli, wiecie, z jakimś wielkim hukiem. Tak. Tylko po prostu elegancko, całkiem na spokojnie, w zachowaniu kompletnej ciszy, spokoju i tak dalej. Wydawali tylko odpowiednie polecenia Karolowi, ja cały czas stojąc w łazience, nie ruszając się właściwie. Oni przecięli pępowinę, zacisnęli ją swoimi już zaciskami. Tak, ja wtedy trzymałem, pamiętam, Oliwierka na rękach. Tak, a oni przecinali, tam właśnie była instrukcja, że 30 cm chyba od brzuszka dziecka. Tak, żeby dwa zaciski i po środku cięcie. Tak, i w tym momencie, jak już przecięli pępowinę, jedna pani z pogotowia przejęła dziecko i teraz zaczął się moment chaosu. Jak już tobie zabrali dziecko, to tak. Ty już byłeś taki roztargniony. Pan wydawał ci proste polecenia, proszę przynieść rożek albo coś, żeby okryć dziecko, a ja miałam wrażenie, że taki chaos wtedy zapanował, nie? Że ten spokój nasz już wtedy uciekł i tak szukałeś, nie wiedziałeś za bardzo gdzie. Ja stałam w łazience, no ciężko mi się było ruszyć, bo byłam cała uwalona, że tak to ujmę nieładnie. No ale tak to wygląda, tak? Więc wtedy trochę zapanował taki chaos. Jak pan poprosił, żebyś mi dał jakieś tam wkładki i te majteczki takie z siatki, no. To ty tak szukasz tej torbie, normalnie to tak... Która to? Ja mówię to, nie to. To samo jakiś tam ręczniczek, żeby go okryć, to ja wziąłem chyba wtedy, że kocyk miał być, a wtedy ręcznik wziąłem. Tak, proszę pana, nie wiem pan co to jest rożek, to pogotowie wtedy tak... A potem oni już sami znaleźli chyba coś swojego, tak. Go tam owinęli. Ja nie wiem co się działo tam, gdy przyjechało pogotowie, bo ja cały czas sterczałam w łazience. Wiecie, kobieta w porodzie, a ja sobie pół godziny stoję w łazience. Tralalala, może się w końcu mną zajmą. Najpierw dziecko, jak widać było. A jeszcze szukałem w międzyczasie karty ciąży, bo też potrzebowali. Tak, i dałeś złą. Znalazłem dwie karty ciąży. Jedną Klary, drugą Kubusia. Stwierdziłem, że a to Klary nie, dobra, daję tą drugą. Tak naprawdę, no to przecież Oliwierka była gdzieś indziej zupełnie. Tak. Znalazłem tamte dwie i tyle. Dałem im złą kartę. Złą kartę ciąży, gdzie zorientowałam się w szpitalu dopiero o tym, że mam złą kartę ciąży ze sobą. No cóż, trudno. Więc tak naprawdę oni się dość szybko ewakuowali z dzieckiem. Trochę pogotowie nie wiedziało, co robić. Takie odniosłam też wrażenie. Jedni drugi pytali, gdzie jadą, czy na nowy, stary szpital. Tak. To my zabieramy panią z dzieckiem, czy drugą karetkę. I ten jeden pan powiedział, nie no, zawsze procedura była taka, że po mamy przyjeżdża druga karetka. I tej procedury też dopełnili, więc tak naprawdę zabrali nam dzidziusia. I czekaliśmy na drugą karetkę, która nadjechała momentalnie. Ja nie zdążyłam się nawet zorientować, kiedy jedni wyszli. No, oni byli przez chwilę nawet. Chyba nawet się minęli gdzieś, no nie? Dokładnie. I oni już przyszli z takim żelaznym krzesełkiem. Karola poinstruowali, żeby. Ja byłam tylko w koszuli nocnej, więc żeby dał mi jakiś szlafrok, o którym będę mogła się okryć. Kosyk na nogi, a jeszcze żebym na żebyś delikatnie mnie obmył, żebym miała jakikolwiek komfort, żeby nie jesteś nogi taką czerwoną. Nie upaćkane całe we krwi, tylko żeby był jakikolwiek komfort, więc żebyś delikatnie mnie tak chociaż z wierzchu po prostu obmył. Żadnych butów, niczego, żadnych skarpetek, miałam totalnie gołe nogi. Jedynie pan powiedział, żeby mi założył tą taką podpaskę poporodową i w sumie majtek żadnych nie, no bo ja ciągle byłam z pępowiną i z łożyskiem w środku, więc w każdej chwili mogłam urodzić. Pan ci tylko powiedział mi cały czas gdzieś tam, że gdyby cokolwiek się działo, gdybym gdziekolwiek coś czuła, że to już, to żeby od razu krzyczeć i dawać znać. I tak naprawdę w tej koszuli, w szlafroku
prosili, że jeśli jestem w stanie, to żeby podejść do tego ich krzesełka. Żadnych rzeczy ze sobą nie zabierałam, cała walizka i wszystko. I tak samo ty zostałeś na mieszkaniu. No z dzieciakami, tak, które spały w tym czasie. Które spały, na szczęście spały. Często mnie pytaliście, jak to w ogóle jest możliwe, że dzieci spały. No, ja jestem raczej z takich cichorodzących, więc myślę, że nie miały jakby nawet sposobności do tego, żeby się obudzić. Nie było po prostu tutaj jakiejś wielkiej akcji ze strony ani mojej, ani ze strony pogotowia. Wszystko odbywało się kulturalnie, cicho i spokojnie. Więc jak już to pogotowie po mnie przyjechało z tymi... z tym krzesełkiem, bo klatkę mam na tyle wąską, że nosze by się nie zmieściły, no to pan mnie właśnie tam usadowił na tym krzesełku i ja sobie myślę wtedy, rany boskie, jak ten gość będzie ze mną zjeżdżał na tym metalowym krześle po schodach. Powiedział ci tylko, niech się pani nie boi. I ruszamy. Tak, przybił mnie jeszcze pasami. To będzie teraz jest jasne, nie? Ja sobie myślę, Chryste Panie, to teraz chyba najgorsze przede mną. Więc usiadam na tym krześle, przypięli mnie pasami. No i finalnie się okazało, że w tym krzesełku mają specjalną taką, w sumie nie wiem co, czy taśmę, czy coś, co sprawia, że ten pan mnie tak na 3-4 hej hop, wywrócił, tak na pół leżąco i zjechał. Tak, na takim było taśmę, na takiej gąsienicy. No, coś w tym stylu, nie? Tak. I zjechaliśmy na sam dół i nie zapomnę tego nigdy, jak wyjechaliśmy z bloku, na środku drogi stała karetka z noszami. Padał deszcz i pan mówi, no, jeszcze tylko deszczu zabrakło. I ja po prostu na środku ulicy, w samym szlafroku, nogi miałam okryte tym takim złotym kocem, tą folią taką, żeby mi nie było zimno. I nie sądziłam, że po prostu kiedykolwiek będę jechała karetką i tu już się totalnie poczułam jak w filmie, bo pan mówi, w takim razie pani nie będzie wstawać, tylko my panią przerzucimy na nosze. I na 3-4, hej, hop, na łóżko. A potem wjazd do karetki. To jest faktycznie jak na filmach. Główna ulica Tarnowa. Ciemno, środek nocy, bo urodziliśmy, była 4:20, więc deszcz środek leje nocy, i to deszcz prawdziwy, leje. A jeszcze uczyny. Dokładnie, jak teraz sobie o tym myślę i gdzieś tam wsiadam, sobie to dobra. W głowie odtwarzam, to po prostu jak już wsiadam, bo jak już mnie na te nosze zapakowali, to czułam się naprawdę jak w filmie. Że dziecko pojechało jedną karetką do szpitala, akcja, wiecie, taka mega szybka, a ja tutaj na noszach, wjazd do karetki i tylko, wiecie, widzę na tym łóżku sufit, naparzamy szybko do szpitala, ja tak naprawdę się trzymałam, bo gość jechał naprawdę z impetem, więc tak latałam po tej karetce równo, w karetce założyli mi też wenflon. No i teraz scena typowo z jakiegokolwiek tam serialu szpitalnego, New Amsterdam i tak dalej, czyli jedzie pacjent na noszach, na tym łóżku i miga mu tylko w korytarzu światło szpitalne i z każdym metrem schodzi się wokół tego łóżka coraz więcej ludzi, pielęgniarki, lekarze i tak dalej. To scena dosłownie jak z filmu. I najdziwniejsze w tym wszystkim było to, że przez to, że urodziłam w domu, panie, które przyjmowały mnie do szpitala, totalnie nie wiedziały, jak mnie przyjąć. Bo ani nie jestem pacjentką, która rodzi. Ani nic. Przyjechało dziecko, okej, więc dziecko stało się pacjentem szpitalnym, a ja w sumie, one totalnie nie wiedziały, co robić. Ja byłam w takim zupełnym szoku, chyba z 5 razy podawałam dane. Pan z karetki też już tak się podśmiechiwał razem ze mną pod nosem, bo mówi, no pani tutaj jeszcze jest do porodu łożyska, ona w każdej chwili może urodzić, to może już pojedziemy. No, minuty leciały, prawda? Tak, ale to musi leciały. Pani przyjąć, nie? Tak, ale my musimy jakieś dane pani spisać, a karta ciąży, ja mówię, no nie mam, a dokumenty, no nie mam, nie mam nic ze sobą, więc dobrze, że pamiętam wszystkie swoje dane, więc wszystko im tam podałam, ale no, panowie z karetki w pełnym humorze, także ja też już byłam taka, powiedzmy, zadowolona, ale trochę zestresowana tym porodem łożyska, bo nie wiedziałam, jak to będą chcieli zrobić, tak naprawdę. No i nie wiedziałam też, w jakim ja jestem stanie. Ogólnie mój stan był taki, że kontaktowałam cały czas, mogłam chodzić tak naprawdę o własnych nogach, ale w kwestiach bezpieczeństwa oni mi na to nie pozwolili. No i potem już finalnie, jak już powiedzmy, że jakieś tam formalności zostały wypełnione, zaprali mnie na tą salę porodową, trochę taką obserwacyjną po porodzie. No i tam zaraz przyszedł lekarz taki rozespany, nie zapomnę tego przystojnego, czarnego lekarza, który przyszedł taki rozespany, w środku nocy go obudziłam, biednego. I właśnie on tam mnie zbadał, sprawdził, czy wszystko jest w porządku. Tak, i położ na
dosłownie, nie wiem, po 30 minutach dopełnienia kolejnych formalności na kolejnej sali, w końcu się zlitowała i stwierdziła, że może spróbujemy urodzić to łożysko. Więc mówi, a jakby tak pani taki jeden skurcz sobie wywołała, tak przyparła raz. No i faktycznie to łożysko poszło, więc cały stres ze mnie wtedy zszedł, że już jest okej. I jak już lekarz potem finalnie chciał sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, czy wszystko ze mnie zeszło i tak dalej, powiedział, że są właśnie jakieś tam dwa pęknięcia i musimy założyć szwy. No i teraz była jazda bez trzymanki. Dla mnie. Bo w momencie, kiedy właśnie oni już tam przygotowali mnie do szycia, to ja mówię tak, ja pierdzielę, czy wyszyjecie mnie na żywca? A pan doktor mówi, nie no, ma pani znieczulenie, a pani pielęgniarka, to może ja popsikam? I takim sprayem chłodzącym. To było to znieczulenie, tak? To było to znieczulenie, jak taka dosłownie... Jak taka pianka, jak taka mgiełka, to było niby to znieczulenie. Stwierdzi, że to są tylko dwa szwy, więc wytrzymam. Ledwo. Nie było to zbyt przyjemne, ale wytrzymałam, zacisnęłam pięści i wytrzymałam te dwa szwy. Potem pani znowu mnie obmyła, żeby, jak ona to powiedziała, dać mi jakikolwiek komfort psychiczny, że jestem już trochę bardziej ogarnięta. Cały czas tylko w tle słyszałam, jak oni mielą te moje papiery, te moje dane, a co my mamy zrobić z tą panią i tak dalej. A kolejne głosy, które chodziły tam po sali, no jak to się stało, że pani urodziła w domu? To jakaś kobieta petarda i tylko tak się mieliły te wszystkie informacje. Ja leżałam tak na tym łóżku i czekałam w sumie nie wiem na co. Potem już mnie przykryli kołdrą i zostawili na obserwację po porodzie tak mniej więcej 2 godziny na tej sali właśnie poporodowej i tak sobie leżałam. W międzyczasie przynosili mi jakieś tam dokumenty do podpisania, więc tam wszystko podpisuję. Też ciężko było ustalić, o której dokładnie się urodził Oliwierek, ale stwierdziliśmy, że na podstawie telefonu do pogotowia jesteśmy w stanie to tak naprawdę ustalić. To wpisali z tego? Co ty im powiedziałaś, właśnie? Tak, że ty zadzwoniłeś 4:20, no. Więc w takim razie urodził się tam 4:22. Jeden tam wpisali chyba. No, albo 4:21. Tak. Dokładnie. Więc na tej podstawie byli w stanie to ustalić. No, może ty powiesz, co ty w czasie robiłeś, gdy ja pojechałam, no bo zostajesz w domu. No, dochodziłem do siebie w tym czasie. Byliśmy cały czas w kontakcie, ja się pytam, Karola, jak się czujesz? Poszedłeś spać, a Karol, no coś ty! Jakie spać, nie? Najpierw to musiałem ogarnąć tę łazienkę, żeby tam się dało w ogóle jakoś... Ale zacząłeś ogarniać od razu? Wejść. Czy w ogóle musiałeś sobie jakby usiąść i ochłonąć najpierw? Nie, nie od razu. Znaczy tak wstępnie od razu, ale za takie grube sprzątanie, no to tak gdzieś po pół godziny, godzinie się dopiero wziąłem. Musiałem usiąść na kanapie, wtedy gdzieś poczułem, że coś się w ogóle zadziało, że dzieci śpią, sprawdziłem, czy wszystko jest okej, która jest godzina, ile zostało jeszcze do, no do pobudki. Musiałem do przedszkola, nie? Musiałem do przedszkola, jakoś musiałem sobie to w głowie jakby wszystko przemielić, zczaić się, co się w ogóle stało, ile mam czasu i dopiero się wziąłem za robotę. No i też to chwilę trwało. Także w sumie za ten czas to zdążyłem tylko znaleźć właściwą kartę, bo dzwonił jeszcze do mnie w międzyczasie ten gość z pogotowia i się pytał, czy mam tą kartę i czy mogę przywieźć. Ja mówię, no kartę mam, mogę coś podać z niej, no ale nie przywiozę, bo mam tutaj dzieciaki, więc jak potrzebujecie teraz, to przyjedźcie po prostu po nią. Albo że spokojnie, to w takim razie tam się dowiedzie, no bo zostało wtedy tak naprawdę 3 godziny do zaprowadzenia dzieci do przedszkola, więc w tym czasie ogarnąłem tą łazienkę. Rano dzieciaki wyprawiłem do przedszkola, do żłobka i przyjechałem do ciebie. No trochę szorowania miałeś, bo to nie było tylko wyszorowanie podłogi, tylko tak naprawdę połowy toalety i wszystkiego dookoła. No, czy kosz, czy pralka, wszystko gdzieś tam było lekko. Podłogi, posadzki całej, no bo to wyszliśmy, tak. No nie? Do drzwi nawet, także tego sprzątania naprawdę było... No, może było. Nie lekko, wszystko było po prostu we krwi. Tak, prosto mówiąc. Także było... Było, powiedzmy, trochę... Sam się musiałeś przebrać, sam się musiałeś wykąpać. Tak, dokładnie. Zacząłem też... od tego, sam się wykąpałem najpierw, żeby... No właśnie, jaki komfort, jakikolwiek komfort psychiczny, wiecie, mnie tam było wszystko jedno. Wiadomo, ja bez koszuli, nie, tutaj wszędzie mam gdzieś krew na ciele, musiałem... Tak. Szczypało mnie to już piekło, nie, gdzieś tam ciągnęło, więc musiałem się obmyć. I w sumie, no, trochę mi zeszło, zanim się zabrałem za to mycie. No i wtedy cały czas byliśmy w stałym kontakcie, co pani tam potrzebowały do tych dokumentów, no to Karol mi tam podsyłał i tak dalej. No i jak już mnie potem przewieźli na tą salę pooperacyjną i potem przewieźli mnie na normalną już salę, na oddział położniczy,
bo to wszystkie panie były po prostu cały czas w wielkim szoku, co to się w ogóle wydarzyło i tak było przez cały mój pobyt w szpitalu. Co tylko się zmieniała zmiana pielęgniarek, to ja znowu musiałam historię odpowiadać od początku. I panie też mi nie pozwoliły tam się ani pionizować, ani nic, dały mi śniadanie i dopiero po śniadaniu na spokojnie mogłam sobie wstać. Ale najdziwniejsze w tym wszystkim było to, że po tak krótkim czasie ja po prostu wstałam i chodziłam. Ja w ogóle nie czułam, że ja urodziłam. Nie miałam żadnych takich jakichś tam problemów z poruszaniem się, z siedzeniem, z chodzeniem, z niczym, totalnie z niczym. Więc sama byłam w szoku, że tak szybka akcja, a ja się tak rewelacyjnie czuję, gdzie jak przypominam sobie swój pierwszy poród, gdzie byłam nacinana, to miałam problemy z chodzeniem, z siedzeniem, z chodzeniem po schodach. Pierwszy spacer, jak szliśmy, pamiętasz nasz pierwszy spacer z Klarcią? Tak. To tak ledwo szliśmy i dosłownie tak 15-20 metrów i z powrotem do domu, no nie? No to był niedaleki spacer. Tak, bardzo króciutki taki spacer, a tutaj to po prostu jak kobieta torpeda. Urodziłam w minutę, no to w sumie w minutę też wstałam i byłam gotowa do działania. Przyszedł też obchód, cała świta lekarzy i jeden z nich stwierdził, że ja w sumie mogę iść już do domu. Gdzie byłam w szoku, myślałam, że tak... Ciebie chciało, prawda? Tak, a, 3 dni można, no tak się należy, no ale sobie myślałam, no w sumie no to dobra, jakby nie myślałam wtedy o tym i tak nawet się ucieszyłam, bo jak fajnie, to mogę iść do domu. Karol odprowadził dzieci do przedszkola, to poprosiłam go o dopakowanie wszystkich rzeczy do mojej walizki, którą finalnie chciałam mieć przygotowaną do porodu. Na szczęście wszystkie rzeczy miałam spisane w kalendarzu, cała lista. Dla dziecka do szpitala i dla mnie do szpitala, więc ty z tą listą... Latałem po domu. Miałeś po domu i kompletowałeś. No ale tak. Właśnie super, że taką listę miałam. Że ja nie musiałam myśleć o tym, co ja potrzebuję jeszcze do szpitala. Co było w tym pudle, czego nie było. Tylko ja sobie sprawdziłem, no. Cyk, odhaczyłeś sobie wszystko. I wszystko w tej torbie tak naprawdę miałam, co potrzebowałam. Więc mi tylko pozostało czekać, aż Karol przyjedzie. Przywiezie mi rzeczy, no i będziemy już razem, ale ja cały czas nie widziałam małego. Od momentu, kiedy pogotowie go zabrało, on nie był już z nami. I ty jak przyszedłeś, to poszedłeś się do pań pytać, nie? Tak, powiedziałeś, że okej, że możemy iść. Tak, że możemy podejść tam do... jak to się nazywa? No tam była taka sama. Tak, do tego Instytutu Neonatologii, tak. No nie? Na ten oddział SIN. I mogliśmy tam podejść i zobaczyć malutkiego. Nie wiedzieliśmy, czego mamy się spodziewać, nie wiedzieliśmy, w jakim w ogóle jest stanie. W międzyczasie nas tylko informowano właśnie, że mały oddycha, ile waży, ile mierzy, takie podstawowe parametry, ale nic więcej na jego temat jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy. Więc weszliśmy i leżał na szczęście w tym inkubatorze otwartym, no. A nie zamkniętym, bez żadnych rurek, oddychał samodzielnie. Więc miał kroplówkę do ręki. Tak, bo tam coś z cukrami, z poziomem cukru, żeby to wszystko tam wyrównać, więc miał kropluweczkę przypiętą, miał też monitor oddechu zamontowany, puls i tak dalej, żeby wszystko tam go obserwować, monitorować, no i cały czas był dogrzewany, bo jednak urodził się praktycznie miesiąc wcześniej, no to miał problemy z termoregulacją, więc powiedzieli, że na razie muszą go dogrzewać. Był zupełnie rozebrany, miał tylko pampersik. Tak, leżał taki rozwalony. Tak, rozłożone rączki i tak spał jak aniołek i tylko był delikatnie nóżki, miał przykryte jakąś tam pieluszką czy czymś. I cały czas był po prostu dogrzewany, więc ja go nie mogłam mieć ze sobą. Dopiero po 2 dobach mi go przywieźli? Chyba tak. A tak to chodziliśmy sobie do niego go oglądać. A jeśli chodzi właśnie o karmienie, ja jakoś nie nastawiałam się, czy będę karmić piersią, czy butelką, czy jak. Zostawiałam to zupełnie jakby instynktowi. Ale jak zobaczyłam, że on jest taki maleńki, że on się urodził tyle wcześniej i że to moje mleko będzie dla niego, no, najlepsze, to od razu uruchomił mi się taki instynkt macierzyński, że po prostu to mleko będzie dla niego najważniejsze. Więc jak panie usłyszały, że ja też chcę karmić piersią, dały mi laktator, bardzo fajny, bo taki podwójny, z medeli, szpitalny, można sobie było wypożyczyć, więc nie musiałam mieć laktatora ze sobą. No, na kółkach taka cała aparatura. Tak, ale super, naprawdę ten laktator był niesamowity. I ja tylko samym laktatorem byłam w stanie tak rozkręcić jakby laktację, że miałam więcej pokarmu niż tak naprawdę mały potrzebował i już po jednej dobie ja karmiłam go tylko i wyłącznie swoim mlekiem, wprawdzie przez butelkę.
ale tylko i wyłącznie... Tak, bo nie mogłaś karmić go bezpośrednio. U siebie nawet, ani bezpośrednio, ani brać go nawet do siebie. Trzeba było odciągnąć mleko i mu zanieść tam na ich salę, żeby on pod kontrolą tam był karmiony, ile zjadł i tak dalej. Tak. I to też był taki moment, jak zauważyliśmy, że jest ten pokarm, że chcemy karmić, że ej kurczę, fajnie by tutaj było być zostać do końca, kiedy on będzie wychodził. Tak. I zaczęliśmy tam niezłą Tak, zaczęliśmy drążyć temat, bo gdy minęła kolejna doba, no to tak naprawdę chcieli mnie ze szpitala wypisać. Ja bardzo tego nie chciałam. Chciałam zostać z małym, żeby mieć do niego cały czas dostęp, a nie co półtorej godziny jeździć do szpitala. No wprawdzie nie mam daleko, no ale co z nocą i tak dalej, no nie? Jakby sobie nie wyobrażałam tego. Jest też taki pokój hotelowy, że tak to nazwę. To jest normalny pokój szpitalny, ale tam przebywają pacjentki, które są wypisane i mogą sobie zapłacić jedzenie. Nie wiem, jakoś w ogóle chciałam tego uniknąć, jakichś takich dodatkowych przepraw i tak dalej. I tam właśnie pani doktor Jena też się za mną wstawiła i sama powiedziała, że gdyby udało się, żeby maluszek mógł do mnie przyjeżdżać, to ona też by wolała, żeby to była ta sala tutaj, a nie ta hotelowa, więc ona chyba też tam gdzieś zadziałała i finalnie nie wypisali mnie, tylko udało mi się zostać do samego końca, do momentu, kiedy wyszliśmy no, razem, tak, ale to już widzieliście w ostatnim filmie, ze względu właśnie na małego, żeby można było go karmić normalnie. Moja obecność na niego też bardzo fajnie wpływała, panie też to widziały. Jest tak naprawdę po chyba dwóch dobach pełnych mógł do mnie tak okresowo przyjeżdżać na jedzenie i ja już wtedy mogłam go zacząć gdzieś tam karmić. No i potem pojawiła się żółtaczka na twarzy, on też miał liczne wyproczyny. Naprawdę wyglądał jak po wojnie. On tak szybko wyskoczył, że panie dopytywały mnie, czy był gdzieś przyduszony, czy nie był owinięty pępowiną, bo jego głowa była sino-szaro-fioletowa. Tak jakby naprawdę dostał porządnego strzała. Nie miał żadnych takich skaz, typu, że pół głowy czerwona, czy jakoś tak, często takie się robią jakieś plamy takim wcześniaczkom. Nie, tutaj cała głowa była ale twarz. Tutaj po prostu był mocno poturbowany. Tak, poturbowany. Tak. Ale ciężko powiedzieć, czy był owinięty. Czy ja go po prostu przyjąłem jak mogłem na te ręce. Nie wiem, minimalnie mu jakoś starałem się pomóc w wyjściu, nie? Ale nie widziałem tam, żeby był owinięty pępowiną czy coś. No. Także nam ciężko nawet powiedzieć, czy był przyduszony, czy nie. Nie wiemy. Nie wiemy nic. Ja działałem nic tak, nie żeby go przyjąć, żeby mi z rąk się nie wyśliznął. Tak. Dokładnie. To taka prawda. Nikt nie myślał o tym, czy się gdzieś mógł przedusić w międzyczasie. Najważniejsze, że zaczął oddychać zaraz po Działaliśmy bardzo instynktownie. Po urodzeniu. Nie wiedzieliśmy, co robić. Znaczy, wiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy. To było tak szybko, że tutaj nie było czasu na myślenie. Jakby się to tobie tylko wziąłem. To wtedy... działanie. Pyk i pyk. Tak. No i w sumie szybko przytuliłem. Kangurował z ojcem, będzie miał chyba mocną więź. Dość długo ze mną był. Dość długo ze mną, tak. Dokładnie, ale to jest bardzo ważny kontakt skóra do skóry. A to w ogóle nie myślałem, że tak powinno być wtedy. No. Po prostu go tak wziąłem, nie? Przytuliłeś, tak. No ale tak powinno być, dokładnie. Ale wtedy nie wiedziałem o tym, czy nie pamiętałem może o tym. To był instynkt, tak. Ja myślę, że dużo się rzeczy zadziało zupełnie instynktownych. Spontanicznie. Z wyłączeniem jakiegoś myślenia logicznego. Mhm. No ciężko tu przy takich sytuacjach myśleć logicznie, racjonalnie i tak dalej, nie? No ale właśnie finalnie wracając do stanu zdrowia Oliwierka, no to z każdym dniem było coraz lepiej, ale właśnie musieliśmy jeszcze zostać dodatkowo ze względu na to, że przez te wyproczyny liczne na twarzy pojawiła się jakaś tam żółtaczka i ten poziom bilirubiny był dość wysoki, więc potem znowu zabrali mi go do inkubatora już tego zamkniętego i tam był naświetlany i przyjeżdżał do mnie tylko i wyłącznie na karmienie, ale to dopiero po dobie, gdy cały czas gdzieś tam był w tym inkubatorze. Szczęście, że wszystko skończyło się dobrze, że po tygodniu pobytu w szpitalu mogliśmy wyjść do domu. Niecałym nawet, 6 dni chyba. 6 dni, tak. Ostatnia doba to już tak naprawdę była taka testowa, jak to pani doktor ujęła, że sprawdzamy, czy on po prostu sobie poradzi bez naświetlania, bez jakiegoś tam monitorowania, bez dodatkowych wspomagaczy. W takich warunkach, jakich będzie tutaj przebywał w domu. Test zniósł pomyślnie, wszystkie badania dodatkowe zostały wykonane, morfologię, całą instrukcję obsługi wszystkich rzeczy, które mogą się zadziać, jak reagować, dostaliśmy przy wypisie. No i tak szczęśliwie wróciliśmy do domu i do tej pory sami jesteśmy w szoku, że takie coś się stało. Jak teraz rozmawiamy o tym, to jakoś tak to
wraca za każdym razem, tak, się to są takie emocje, komuś, że mi cały czas na przykład minął, że mimo że minęło półtorej tygodnia, mi jest cały czas gorąco. Ja no tak wracamy myślami do tego, tak, nie? To jest chwila, której nigdy nie zapomnimy, tego się nie da zapomnieć. Jednocześnie to był chyba najpiękniejszy poród, jaki ja byłam w stanie przeżyć. No to, że był szybki i powiedzmy totalnie bezbolesny, to jedno, ale ja już wam o tym mówiłam na Instagramie, że po prostu on był magiczny przez to, że on był tylko i wyłącznie taki nasz. Chwała Panie, że zakończony pomyślnie, bez żadnych komplikacji, ale że był pozbawiony tej takiej szpitalnej otoczki, tych zielonych mundurków, tych koszul takich dziwnych, sztabu lekarzy, pielęgniarek i tak dalej, tylko byliśmy sami. No na plus i na minus, ale... Kiedy wszystko jest dobrze, to na pewno na plus. Kiedy by się coś miało złego zadziać, na pewno... byśmy sobie nie wybaczyli. Na pewno by to było już dużo gorzej, nie? Ale potem na chłodno, gdy opowiadałam tam gdzieś w szpitalu paniom położnym o całej sytuacji, one też zauważyły dobrze, że w zasadzie, kiedy ja już poczułam, że ciężko mi się jest ruszać, nie poszłam na siłę, na siłę do samochodu. Że ubieramy się, jedziemy pasy szybko, bo by się mogło źle skończyć. Bo naprawdę mogłoby się źle skończyć z tak szybko postępującym porodem. Ja już widziałam, że gdybym wyszła z domu, to ja bym mogła urodzić na klatce schodowej. I dopiero co wtedy, albo w samochodzie, gdyby Karol prowadził. No wtedy no, to już sobie... Kiedy w ogóle jakoś się do tego rozebrać, przygotować, jak nie to masz wszystko szans robić. Nie masz wtedy nic, a tutaj w łazience jednak masz ręcznik, masz tutaj jakiś grzejnik, jesteś w stanie jakoś to w normalnych warunkach zrobić. No niektórzy, nie wiem, rodzą nawet nie wiem, na łóżku, na przykład w sypialni, jak ktoś planuje, załóżmy tak. Także historia jest niesamowita. Przejdzie do historii. My ją przeżywamy bardzo i no i pewnie będziemy przeżywać, dlatego chyba też inaczej traktujemy teraz to trzecie nasze rodzicielstwo z kolei. Tak, podchodzimy do tego ostrożnie, nie? Tak. Boimy się, czy tam czy oddycha, czy nic mu nie jest. Już sobie zamówiliśmy kamerkę. Nie mieliśmy przy poprzednich dzieciakach w ogóle kamerki. Nie czuliśmy takiej potrzeby. Mieliśmy taką nianię jakąś najtańszą, żeby tylko słuchać było płacz. Ale teraz i kamerka, i monitor snu. Jakoś tak strasznie czujemy, że jestem bardzo boimy. Zagrożony, tak. Też jest wcześniakiem, też przyszedł na świat w takich warunkach. Więc tą taką, powiedzmy, większą uwagę przywiązujemy do tego, no żeby wszystko było dobrze, nie? Tak, no, po prostu się boimy bardziej o niego. Tak, trochę jesteśmy tacy wystraszeni, mimo że trzecie nasze dziecko, więc z każdym kolejnym wszyscy mówią, że to jest takie bardziej olewanie, a my przy tym trzecim jesteśmy tak... Bardziej dmuchamy. Jakby to było nasze pierwsze wychuchane dzieciątko, nie? Ja go tam tak przewijam, tak tymi palcami. Pani nawet, jak go chciałem karmić tą butelką w szpitalu, to mówi, niech pan sali tą butelkę. A ja nie tak berda go Ja się bałem w ogóle, żeby coś zrobił, no dosłownie. Turbo niebezpieczna akcja, no umówmy się, trzeba sobie to powiedzieć wprost. To było coś tak niebezpiecznego, że tu naprawdę ktoś mógł zginąć. Ale chwała Panie, tak się nie stało. Czuwała gdzieś tam nad nami opatrzność i wszystko poszło zgodnie z planem. Mimo że urodził się prawie miesiąc wcześniej, to po 20 minutach dostał 9 punktów w skali Apgar. Urodził się też w fajnej już masie urodzeniowej, bardzo podobnej do poprzednich naszych dzieci. I jak to panie stwierdziły, jak na wcześniaka, to i tak mu się naprawdę upiekło i zachowuje się bardzo dobrze, więc mamy nadzieję, że się gość z tego wyzbiera. Jak przypominamy sobie tą chwilę, to nasz mózg to jest taki mały rollercoaster, tam taki chomik zapierdziela w takiej klatce i po prostu miesza emocje z faktami, z wydarzeniami, z przemyśleniami już tak po czasie na chłodno. Jak tylko się w ogóle widzieliśmy zaraz po porodzie, to cały czas musieliśmy rozmawiać o tym, co się wydarzyło, żeby to sobie jakoś, nie wiem, i z siebie jakby wyrzucić i sobie jakoś to ułożyć w głowie. Ja ciągle zadawałam sobie pytanie, czaisz, że my urodziliśmy? Ja też zawsze przyjeżdżam, Monia, czy ty czaisz, co się w ogóle stało? No. A ja mówię, do tej pory nie wierzę. Tak. Jejku, ja pamiętam, jak jeszcze urodziłaś i tam byłem z tobą, powiedzmy, gdzieś do południa, żeby później odebrać dzieciaki. Tam się żdemnąłem chyba godzinę i po tej dżemce, po tej godzinie dżemki w szpitalu, tak mi rozbolała głowa, no pewnie emocje jakoś ze mnie zeszły. Tak, adrenalina. Że ledwo co byłem w stanie, jakoś tabletkę sobie musiałem wziąć, do wieczora funkcjonować. I jeszcze wieczorem się kładłem z takim ogromnym bólem głowy. Ja się wcale nie dziwię, ja i tak jestem pełna podziwu, że właśnie w ogóle odebrałeś ten poród, że nie zemdlałeś, że jakby że nic się nie stało. Tak, i ja nie zostałam sama. Wszystkiego można się spodziewać. Wiecie, gdyby ktokolwiek z moich znajomych powiedział mi, zanim my doświadczyliśmy takiej historii, że urodził w łazience, to ja bym powiedziała tak,
weź się puchnij w głowę, jak można urodzić w łazience w jedną minutę i... I to niekontrolowanie, bez lekarza, bez nikogo. Tak, nie? Bez nikogo, bez, to nie, że z wyboru, tylko po prostu z sytuacji, no, takie rzeczy się akcji. Bardzo rzadko zdarzają. No ja bym nie uwierzyła. I na tym chyba kończymy tą naszą historię pełną emocji, pełną wzruszeń, piękną, turbo niebezpieczną, ale na szczęście zakończoną dla wszystkich pomyślnie. Jeśli będziecie mieć jakiekolwiek pytania, to piszcie w komentarzu. Jeśli coś jeszcze nie zostało dopowiedziane, macie jakieś tam wątpliwości, to możecie wrzucić właśnie takie pytanie w komentarz i postaramy się wtedy nagrać kolejny film, w którym rozwiejemy wszelkie wasze wątpliwości. Bardzo wam dziękujemy za oglądanie tego filmu. Dziękujemy też za milion gratulacji, słów wsparcia, pięknych słów, które spłynęły pod naszym adresem, pod ostatnim filmem, czy na Instagramie z gratulacjami. Dziękujemy wam pięknie, że jesteście, że oglądaliście i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Buziaki! Pa! Aż się muszę przytulić. Aż się głowa rozbolała, jak zacząłem mówić, że mnie bolała. Nieźle, daliśmy radę. Dobre to było.